Siema, tu Metal, witam już w trzecim odcinku OLLi z Metalem. Przypomnę dla tych, którzy jeszcze nie oglądali wcześniejszych części, że codziennie uczę się jednego algorytmu OLL, permutacji, jakie mam tutaj, wypisane na kartce i szykuję się do zawodu 18 stycznia. Dzisiaj trzeci OLL, jak już pokazywałem kartkę, jest to ten OLL, numer 10. Na górze macie jak go stworzyć. Tutaj pod nim jak go rozwiązać. Nie jest wcale taki trudny, ja się go nauczyłem dosyć szybko. Wygląda on tak na kostce. Ma taki jakby potrójny bloczek po jednej stronie i takie jakby trzy, no nie wiem jak to nazwać, takie widełki czy coś. No i to jest dosyć proste do rozpoznania. Wykonuję algorytm 6 razy. Tym razem będę liczył, ostatnio mówiłem, że będę liczył i się pomyliłem. Nie szkodzi. Zaczynamy od tak, od jakby zaczynamy od czegoś takiego, że musimy te dwa usunąć z tej warstwy. To tak łatwo rozpoznać, z której strony zacząć. Czyli zaczynamy. Powstał nam ten algorytm. On się będzie powtarzał, jak go będziemy jakby za każdym razem odnawiać, układać, odnawiać, układać. Nie będzie się nic specjalnie mieszać. To teraz będę tłumaczył powoli. On jest bardzo prosty do wcześniejszego algorytmu, tego pierwszego, bo też tak samo wyjeżdżamy z nim, też robimy dwa ruchy, też robimy dwa ruchy. I tylko po prostu tam końcówka jest, się różni. Jedziemy drugi raz. Wyjeżdżamy. Obracamy dwa razy, tu dwa razy, frontowa, wyjeżdżamy frontowa, obracamy dwa razy i teraz środkowym palcem od lewej ręki, ponieważ wychodzi łatwiej niż prawą przekładać tuż po ruchu, lewą ręką wysuwamy środkową M prim i kończymy. No i powstał nam nieważny jaki algorytm, robimy trzeci raz. Trzeci raz. Teraz będę to robił dosyć znacznie szybciej. Postaram się zobaczyć od góry. Jak się wyćwiczy, to można nawet dosyć niezłą płynność osiągnąć. Teraz będzie czwarty raz. No. Wcale bez zacinek wszystko było ok. Piąty raz. No. I jeszcze raz. Jak mówię, wcale nie jest taki trudny. Bardzo łatwo się go nauczyć. O, tak. To był algorytm na dzisiaj. Zapraszam do następnych filmików, do wcześniejszych. Zapraszam do oglądania również jutro. Codziennie będę wrzucał cały jeden. Prawie na pewno. Wykreślamy trzeci dzień. Zapraszam również do unboxingu Shengshu Aurory, która mi wczoraj przyszła w paczce. Zapraszam do wszystkiego. Dzięki za oglądanie. Cześć.